czas. Meksyk. Obraz panienki z Guadalupe nie przestaje zadziwiać świata. Objawił się on na płaszczu pewnego Indianina. Nazywany bywa Morenitą z uwagi na ciemną karnację przedstawionej na nim postaci. Od 500 lat Guadalupe stanowi symbol dla wszystkich wierzących w Ameryce Łacińskiej. 10 lat po podboju stolicy Azteków, w miejscu dzisiejszego miasta Meksyk, 9 grudnia 1531 roku, Indianin Juan Diego przechodził koło wzgórza Tepeyac. Kiedy usłyszał śpiew ptaków dochodzący ze szczytu, udał się w tamtą stronę. Zobaczył kobietę, która zwróciła się do niego w języku azteckim Nahuatl. Juanie Diego, jestem dziewicą Maryją, matką Boga żywego, stwórcy człowieka, Pana ziemi i nieba. Idź do biskupa i powiedz mu, że pragnę, aby wzniesiono tu dom, upamiętniający tego, który jest miłością, troską, współczuciem, dobrem, spokojem i sprawiedliwością. Juan Diego długo musiał czekać na audiencję u biskupa. Kiedy w końcu udało mu się z nim spotkać, nie został wysłuchany. Przyjdź, kiedy będę miał więcej czasu. Rozczarowany Juan Diego wrócił na wzgórze. Gdy wspiął się na górę Tepeyac, ponownie objawiła mu się Maryja. Zaproponował Maryi, aby jej przesłanie zaniósł ktoś godniejszy od niego. Maryja odpowiedziała. Ve mañana otra vez al obispo. Ve y dile que quiero aquí mi casita. Udaj się znowu do biskupa i powiedz mu, że pragnę mieć tu moje sanktuarium. W niedzielę rano Juan Diego udał się do biskupa. Biskup nie dał mu wiary. Zażądał dowodu, który wskazywałby, że to Maryja go posyła. Biskup Meksyku, Juan de Zumarraga, nakazał mnichom, aby podążyli za Indianinem. Przez pewien czas udawało im się dotrzymać mu kroku. Wkrótce jednak stracili go z oczu. Juan Diego wspiął się na Tepeyac i ujrzał Maryję. Gdy Maryja usłyszała, że biskup domaga się dowodów objawienia, poprosiła Indianina, aby spotkał się z nią tam nazajutrz. Juan Diego nie przyszedł jednak na spotkanie, ponieważ zachorował jego wuj. Zamiast tego poszedł po księdza. Zamierzał spotkać się z Maryją następnego dnia. Ku jego zdziwieniu Maryja wyszła mu naprzeciw. Juanie Diego, powiedz, co się stało, zapytała. Po wysłuchaniu wyjaśnień Indianina, Maryja powiedziała. Nie lękaj się.
Twój wuj jest już zdrowy. Czyż nie jestem twą matką? Udaj się w miejsce naszego pierwszego spotkania. Znajdziesz tam kwiaty. Zerwij je i przynieś mi. Juan Diego postąpił zgodnie z życzeniem. Owinął kwiaty płaszczem i przyniósł Maryi. Maryja ułożyła bukiet i powiedziała: weź te kwiaty i daj je osobiście biskupowi. Powiedz mu: oto znak, że przysyła mnie Najświętsza Panienka. Późnym rankiem 12 grudnia Juan Diego pośpieszył do biskupa, aby wręczyć mu bukiet róż. Nie zdarzyło się dotąd, aby o tej porze roku na górze zakwitły kwiaty. Minęło wiele godzin, zanim Juan Diego uzyskał audiencję. Juan Diego przekazał słowa Maryi, a następnie rozwinął szatę, aby pokazać kwiaty. Wówczas na skromnym płótnie płaszcza ukazał się cudowny obraz Maryi. Biskup oraz towarzyszący mu mnisi upadli na kolana. Juan Diego powrócił do wuja, którego pozostawił w chorobie. Wuj opowiedział mu, że widział Maryję, która stanęła u stóp jego łóżka i przedstawiła się jako Guadalupe. Historia Juana Diego oraz dziewicy z Guadalupe rozniosła się wśród Indian lotem błyskawicy. Wydarzenia te przytacza wiele źródeł. Możliwe jest więc dowiedzenie historycznej prawdziwości tego objawienia. Wśród źródeł datowanych najbliżej wspomnianych wydarzeń znajduje się jedno, które rozpoczynają słowa opowiadając fakt po fakcie. Jest to wiarygodny dokument poświadczający objawienie maryjne, który powstał 20 lat po tych wydarzeniach. Ma wartość zarówno historyczną, jak i artystyczną. Dokument ten nazywa się Nikan Mopohua. Jego najstarsza kopia przechowywana jest w Nowym Jorku. Spisany został przez Indianina Antonio Valeriano, franciszkanina znającego zarówno hiszpański, jak i łacinę. Dzieło zostało zapisane literami łacińskimi oraz fonetyką języka nahuatl. Inne źródła, takie jak kodeks 1548, czyli kodeks Escalada, zostały poddane przez Kościół wnikliwej analizie. W roku 1990 Jan Paweł II ustanowił Juana Diego świętym. W ten sposób Juan Diego został pierwszym kanonizowanym Indianinem. Jego szata, zwana również tilmą, była skromnym płaszczem często noszonym przez biednych Azteków. Szata ta była bardzo długa i służyła do okrywania się nią w chłodne dni i noce. Przenoszono też w niej różne rzeczy zakupione na targu.
Zastosowanie tych tkanin było bardzo szerokie. Tilma została utkana na krośnie o szerokości około 50 cm. Szata powstała z trzech kawałków. Obraz został utrwalony na dwóch z nich. Wzdłuż wizerunku Maryi przebiega miejsce złączenia tych części. W roku 1946 Instytut Biologii Uniwersytetu Meksyku potwierdził, że szata została wykonana z włókien agawy. Materiał, który posłużył do wykonania nici, nie miał wcześniej zastosowania w malarstwie. Miguel Cabrero, wybitny malarz XVIII-wieczny, orzekł, że żaden twórca nie wybrałby takiego płótna jako podkładu dla swojego dzieła. Na obrazie powstałym z kilku kawałków płótna nie powinno być widać miejsca ich połączenia. Jak to możliwe, że materiał wykonany z nietrwałych włókien agawy zachował się do dzisiaj? Niezbędna jest stała konserwacja, walka z pasożytami i procesem rozkładu. W odróżnieniu od płótna lnianego, włókna z agawy zachowują swoje właściwości przez krótki czas. To niezwykłe, że materiał tilmy zachował się w takim stanie ponad 475 lat. Inne płótna wykonane z tego samego materiału nie przetrwałyby 10 lat. Obraz Rafaela Gutierreza, datowany na późny wiek XVIII i przechowywany w kaplicy del Pocito w pobliżu zabytkowej bazyliki, uległ rozkładowi znacznie wcześniej. Po 8 latach wszystkie jego kolory zblakły, materiał uległ zniszczeniu, a włókna się rozkruszyły mimo chroniącego go szkła. Otoczenie, w którym przechowywano ów obraz, odpowiadało temu, w jakim przechowywano tilmę Juana Diego. W pomieszczeniu było dużo kurzu oraz sól, która dokonała erozji kamieni. Zanim oryginalny obraz został osłonięty szkłem, zachował trwałość przez ponad 120 lat. Stosunkowo niedawno podjęto dalsze zabiegi konserwacyjne. Najnowsze badania wskazują, że materiał nadal nie podlega rozkładowi. Tilma nie odniosła uszczerbku również w wyniku rozlania się na nią kwasu azotowego. Co więcej, plamy kwasu w niewytłumaczalny sposób znikają. W roku 1921 wybuch bomby zniszczył wszystko, nie szczędząc nawet potężnego krzyża z brązu. Obraz był jedyną rzeczą, która przetrwała owo wydarzenie nietknięta. Sposób, w jaki obraz jest odwzorowany na płótnie, pozostaje zagadką. Badania wykazały, że płótno nie zostało zagruntowane. Gruntowanie jest procesem malarskim mającym na celu wyrównanie nierówności płótna. Dzięki temu farba utrzymuje się na jego powierzchni. W roku 1666 dowiedziono, że tilma nie została poddana temu zabiegowi. Splot płótna jest tak luźny, że prześwituje przez nie światło. Kolory na tilmie pozostają żywe aż po dziś dzień. Dysponujemy historycznymi przekazami, jak ów obraz wyglądał wcześniej. Kolory się nie zmieniły. Istnieją obrazy, które zachowują swoją kolorystykę dzięki specjalnej technice ich utrwalenia. Z biegiem czasu jednak preparat stosowany do tego celu ulega utlenieniu. Aby w malarstwie osiągnąć efekt głębi koloru, stosuje się nakładanie warstw barw oraz mieszanie ich.
Obraz Matki Boskiej z Guadalupe powstał za pomocą pojedynczych pociągnięć pędzla i pojedynczych warstw koloru. Kolejnym zaskakującym faktem jest doskonałość wykonania obrazu. Nie jesteśmy w stanie odróżnić nici, które tworzą splot płótna. Efekt głębi w miejscu, gdzie znajdują się usta Maryi, powstał poprzez wykorzystanie pojedynczej nici. Na całym świecie istnieje wiele kopii. Nikomu jednak nie udało się dokonać satysfakcjonującego obrazu twarzy Maryi. W latach 80. za pomocą fotografii w podczerwieni, techniki używanej do analizy dzieł malarskich, Judy Smith oraz Philip Callahan potwierdzili, że materiał nie był przygotowany pod malowidło. Stwierdzili brak charakterystycznych śladów po pędzlu. Nie potrafili również wskazać techniki wykonania dzieła. Doktor Callahan nie był w stanie sprecyzować, jakiego rodzaju barwnika użyto. Zaskakujące wydało mu się, że pigmenty tworzące obraz dotrwały do naszych czasów. Co ciekawe, na filmie nie zachowały się ślady po opalonych w pobliżu świecach. Odkrycie Callahana potwierdziło wcześniejsze ustalenia naukowców. Podczas badań dokonanych w 1936 roku dr Richard Kuhn poddał analizie włókna zabarwione na kolory czerwony oraz żółty. Nie mógł jednak stwierdzić, czy pigmenty były pochodzenia roślinnego, mineralnego czy zwierzęcego. Nie było możliwe wyjaśnienie przyczyny tak dobrego stanu barwników, które po tak długim czasie zachowały swoją pierwotną świeżość. Inny los spotkał rozliczne kopie obrazu. Dr Kuhn był laureatem Nagrody Nobla z biochemii. Posiadał zatem obszerną wiedzę na temat barwników, minerałów. Smith i Callahan wnioskowali, że część obrazu mogła zostać domalowana w późniejszym okresie. Mowa tu o wschodzie słońca, gwiazdach na płaszczu oraz księżycu pod stopami Maryi. Jak jednak wytłumaczyć, że rozliczne kopie obrazu, również te datowane tuż po jego powstaniu, ukazują wszystkie te elementy? Jedna z najstarszych kopii powstała około 1571 roku i znajduje się w Genui we Włoszech. Arrivò questa immagine in Italia attraverso. Obraz ten dotarł do Włoch za pośrednictwem Filipa II, króla Hiszpanii. Był to prezent od drugiego biskupa Meksyku. Filip II ofiarował go admirałowi swojej floty, Genueńczykowi Gianandrei Doria. Tradycja głosi, że Gianandrea Doria miał go przy sobie podczas bitwy pod Lepanto, w której chrześcijanie pokonali Imperium Osmańskie. W latach 70. ojciec Mario Rojas, badacz kultury azteckiej, wykazał, że obraz Matki Boskiej z Guadalupe pełen jest azteckich odniesień i symboli zaczerpniętych z tamtejszej kultury. Każdy element obrazu ma swoje znaczenie. Kolory płaszcza symbolizują władzę. Turkus był bowiem cenniejszy niż złoto. Różowy kolor tuniki symbolizuje świt, jakim było przyjście na świat Syna Bożego. Na szacie widnieją trzy gatunki kwiatów. Wśród nich najważniejszy jest kwiat Nahui Olin z charakterystycznymi czterema płatkami. Płatki symbolizują kierunki świata oraz Boga w centrum uniwersum. Obraz niósł zasadnicze przesłanie Indianom.
noszę w sobie Syna Bożego, aby mógł się narodzić między wami i abyście Go poznali. Aztekowie doskonale rozszyfrowali to znaczenie dzięki symbolice kwiatu Nahui-Olin. Również i pozostałe kwiaty mają swoje znaczenie. Pozostałe kwiaty wykorzystane na szacie mają kształt gór. W taki właśnie sposób zaznaczono na mapach wzniesienia. Przekaz tych kwiatów zdawał się mówić Tepeyac, szczyt góry. Ojciec Chavez podkreśla kluczowe znaczenie kwiatów, które lud nazywał Flori Canto. Dla biskupa kwiaty niosły przekaz, ponieważ zakwitły w niesprzyjających warunkach na górze Tepeyac. Dla Indian natomiast oznaczały prawdę. Ten symbol działał na nich z ogromną siłą. Biskup rozpoznał wprawdzie znak od Maryi, lecz nie zrozumiał jego prawdziwego znaczenia. Indianie rozumieli przekaz, ponieważ był on zakorzeniony w ich kulturze. Rozumieli, że Maryja jest nie tyle kimś szlachetnie urodzonym, lecz władczynią. Symbole ukazane na jej stroju mogły być noszone wyłącznie przez władcę Montezumę. Rozumieli również, że była matką Syna Bożego, ponieważ znajdował się tam kwiat z czterema płatkami. Wiedzieli, że jest dziewicą, ponieważ miała rozpuszczone włosy. Indianie w rozpuszczonych włosach odczytywali dziewictwo. W pasie natomiast macierzyństwo. W kulturze azteckiej ciężarna kobieta przepasywała się ciemną wstążką. Inną zagadkę kryją w sobie gwiazdy spowijające płaszcz dziewicy. Dr Juan Romero Hernandez przeprowadził badanie we współpracy z astrofizykami z Uniwersytetu Meksyku, takimi jak Armando Garcia de León. Badania rozpoczęto od określenia położenia gwiazd w roku 1000. Dla Azteków przesilenie zimowe oznaczało narodziny syna, ponieważ słońce na nowo odzyskiwało swą moc. Był to bardzo ważny moment w roku. W roku 1531 zrównanie dnia i nocy nastąpiło dokładnie 12 grudnia, w dniu, kiedy na tilmie Juana Diego objawiła się Maryja. Przesilenie zimowe powinno mieć miejsce 22, nie zaś 12 grudnia. Dokonało się ono jednak 12, ponieważ nie nastąpiła jeszcze zmiana z kalendarza juliańskiego na gregoriański. Do zmiany kalendarza doszło 50 lat później. Dokument Nikan Mapohua podaje, że cud miał miejsce o poranku. O tej porze gwiazdy są już niewidoczne. Ich położenie możemy jednak odtworzyć w planetarium. Obserwując gwiazdozbiory widoczne na niebie, dr Hernandez natrafił na coś zagadkowego. Motyw gwiazdozbiorów widocznych owego dnia odpowiadał rysunkowi gwiazd na płaszczu dziewicy. Z prawej strony płaszcza widzimy 7 gwiazdozbiorów. 4 gwiazdy tworzą gwiazdozbiór wężownika. Poniżej odnajdujemy Wagę. Z prawej strony jest fragment gwiazdozbioru Skorpiona. W środku widzimy fragment gwiazdozbioru Wilka oraz Węża Wodnego. Poniżej znajduje się gwiazdozbiór Centaura. Dobrze widoczny jest Krzyż Południa. Na dole lśni samotny Syriusz. Z lewej strony płaszcza widzimy konstelacje północne. Fragment gwiazdozbioru Wolarza na ramieniu Maryi. Poniżej znajduje się Wielka Niedźwiedzica. Otaczają ją gwiazdy warkocza Bereniki, a poniżej Psy Gończe. Z lewej strony lśni gwiazda Tchuban. Dwie gwiazdy tworzące Wielką Niedźwiedzicę
oraz fragment gwiazdozbioru Byka. Z uwagi na to, że nieboskłon nie jest płaski, w zależności od naszego położenia uzyskujemy inny jego obraz. Nie odnajdziemy więc w rysunku na płaszczu obrazu, jaki otrzymujemy patrząc na niebo z ziemi. Gwiazdozbiory przedstawiono w lustrzanym odbiciu. Gwiazdy na płaszczu odpowiadają pozycji gwiazdozbiorów z dnia objawienia. Księżyc przedstawiony na obrazie również odpowiada swojemu położeniu na niebie 12 grudnia 1531 roku. Kiedy Maryja objawiła się podczas przesilenia zimowego, księżyc był w pierwszej kwadrze. Gutierre d'Aubon wskazuje, że słowo Meksyk oznacza pępek księżyca. Obraz jest niczym księga, w której co prawda nie ma słów, lecz każdy element niesie jakieś znaczenie. Tunika jest mapą ziemi, a płaszcz jest mapą nieba. Kultury, które się rozwinęły w Mezoameryce, przykładały dużą wagę do astronomii. Potrafiono określić położenie Wenus, Marsa i Jowisza, jak również innych ciał niebieskich. Ludzie żyli zgodnie z czasem wyznaczanym przez te kosmiczne obiekty. Względem tego, co się działo na niebie, ustalano daty świąt religijnych i państwowych, jak również czas żniw. Potrafiono obliczać moment zrównania się planet. Tworzono kalendarze oparte na obserwacji Księżyca, Słońca oraz Wenus. Rok 1531 był wyjątkowy w skomplikowanej kosmogonii azteckiej. W dniu przesilenia zimowego odnotowano zrównanie się Ziemi i Wenus. Zjawisko to zdarzało się raz na 104 lata i oznaczało początek nowej ery. Aztekowie przewidzieli, że nowa era rozpocznie się w tym właśnie roku. Kamień Słońca, kalendarz słoneczny, czyli kalendarz Azteków, pokazuje, że nowa era rozpoczynała się w roku, gdy dokonało się objawienie Maryi. 10 lat wcześniej doszło do podboju Meksyku. Dla miejscowych było to traumatyczne doświadczenie. Oprócz faktu przegrania wojny, wrażenie to potęgowała świadomość, że era, w której przyszło im żyć, właśnie dobiegła końca. W historii dziewicy oraz w licznych przekazach odnajdujemy wiele nawiązań do jednej z bogini Azteków, bogini Tonantzin, czczonej podczas przesilenia zimowego. Tonantzin, matka wszystkich bogów. Była ona tą, w której świątynia została wzniesiona na zboczach góry Tepeyac. Początkowo Aztekowie Maryję z Guadalupe nazywali właśnie Tonantzin, rozpoznając w niej swoją boginię. Nadali jej imię Tonantzin Guadalupe. Tonantzin nie oznacza imienia, lecz tytuł – Nasza Matka. Kto jest autorem obrazu, który tak dobrze łączy w sobie symbole azteckie i chrześcijańską ikonografię? Kto 10 lat po podboju Meksyku mógł dysponować tak głęboką wiedzą dotyczącą obu światów? Kto mógł przemienić tę wiedzę w arcydzieło o niezrównanej harmonii? Badania nad obrazem Morenity wykazały, że obraz powstał zgodnie z zasadami złotego podziału. Mowa tu o doskonałym podziale między poszczególnymi częściami oraz całością, między wolnymi przestrzeniami i kształtami. Zasada ta była znana Grekom,
którzy odnaleźli ją w budowie człowieka, w kosmosie, a nawet w muzyce. Mąż obrał sobie za punkt wyjścia linię biegnącą w połowie obrazu. W ten sposób wyznaczył kwadrat. Następnie wyznaczył mniejszą część, która utworzyła prostokąt. Całość A i B, czyli kwadrat i prostokąt, dają nam złoty podział. W 2008 roku matematyk Fernando Ojeda, specjalizujący się również w muzyce, dokonał sensacyjnego odkrycia. Przy użyciu złotego podziału otrzymał pentagram. Zauważył, że symbole na tunice oraz gwiazdy na płaszczu tworzą nuty oraz pauzy. W rezultacie otrzymał melodię, która była zawarta w obrazie Matki Boskiej z Guadalupe. Na tym jednak temat cudów związanych z obrazem się nie wyczerpuje. W latach 60. peruwiański inżynier José Aste Tonsman dokonał przełomowego odkrycia, odnajdując w oczach Maryi sylwetki ludzi. Para hacer este estudio lo que utilicé fue la tecnología que estábamos usando en el centro donde yo estaba. Aby przeprowadzić te badania, wykorzystałem dostępną w tamtych czasach technologię znaną pod nazwą cyfrowej analizy obrazu. Tej samej metody używa NASA, aby analizować obrazy nadesłane z kosmosu. Technika ta znana jest również w analizie mikroskopowej. Zajmowaliśmy się wówczas satelitarną mapą Meksyku. Pracowałem zwykle na pikselach o wymiarach 25 na 25 mikrometrów. Stanowi to 1600 punktów na milimetr kwadratowy. Las ampliaciones fueron hasta crecido 2000 veces. Obraz został powiększony 2000 razy, dzięki czemu otrzymaliśmy bardzo szczegółowe dane. Y hablamos cronológicamente, digamos el primero que yo descubrí que me llamó mucho la atención. Jako pierwszą odkryłem postać, która znajdowała się w pozycji siedzącej, z nogami skrzyżowanymi w sposób charakterystyczny dla Meksykanów. Owa siedząca postać miała w uchu kolczyk. Zgrubienie na głowie odpowiadało jej włosom. Profesor odkrył również twarz biskupa de Zumbarraga, która bardzo przypominała jego portrety z tamtego okresu. Odnalazł również postać Juana Diego, przywdzianego w tilmę. Odnalazłem coś, co zwróciło moją szczególną uwagę. Była to postać ciemnoskórej kobiety, która, jak się okazało, rzeczywiście istniała. Odnalazłem również postać białego człowieka, który prawdopodobnie był tłumaczem. Wiadomym jest, że biskup nie władał miejscowym językiem i potrzebował pomocy tłumacza w kontaktach z ludnością. Tłumaczów nazywał się Juan González. Ostatnie postacie odkryte przez naukowca przedstawiały rodzinę. Matka, ojciec, dwoje dzieci oraz para dorosłych. Kobieta na plecach miała przytroczone dziecko. Łącznie można rozróżnić 13 postaci. Zgodnie z zasadą Purkinje-Samsona, wywodzącą swą nazwę od naukowców, którzy ją odkryli,
chwili postrzegania obiektu dochodzi do powstania trzech obrazów. Kiedy patrzymy na coś, nasze oko zachowuje się jak dwa kryształy, które odbijają to, co widzimy przed sobą. Nie są to obrazy jednakowe dla obu oczu. To właśnie dlatego widzimy świat trójwymiarowo. W oczach Maryi odnajdujemy 13 postaci. Pogrupowane są one w dwie sceny. Jednym z pytań jest, w jaki sposób Maryja, znajdująca się na tilmie, mogła widzieć Juana Diego? To bardzo ciekawe. W grupie zgromadzonej wokół Juana Diego nie widzimy Maryi. Wydaje się więc, że scena ta została zaobserwowana przez nią tuż przed objawieniem się na tilmie. Zupełnie jakby stała ona przed nimi w swej niewidzialnej postaci. Morenita uzdrowiła wuja Juana Diego, a następnie wyjawiła mu swoje imię – Guadalupe. Guadalupe było dobrze znanym imieniem w Hiszpanii w regionie Ekstramandury. Mowa tu o innym objawieniu maryjnym, którego korzenie sięgają czasów, gdy swoją Ewangelię pisał święty Łukasz. Święty Łukasz nie poznał Jezusa. Wypytywał on o życie swojego mistrza wszystkich, którzy mieli z nim styczność. Apostoł Paweł odegrał fundamentalną rolę podczas spisywania Ewangelii. Święty Łukasz towarzyszył mu podczas jego drogi z Palestyny do Grecji. Zadawał mu rozliczne pytania na temat nauczyciela i jego nauk. Przysłuchiwał się również naukom świętego Pawła. To właśnie ta Ewangelia daje najpełniejszy obraz Maryi, która jak nikt inny znała Jezusa. Podczas rozmów z Łukaszem Maryja wyjawiła mu wiele cennych szczegółów z życia jej ukochanego syna. Mówiła o jego dzieciństwie oraz pierwszych naukach. Święty Łukasz pilnie spisywał jej słowa. Nic dziwnego, że Ewangelia ta bywa nazywaną Ewangelią Maryi. Święty Łukasz był nie tylko ewangelistą, ale również lekarzem i artystą. Postać Maryi była częstym tematem jego rzeźb i obrazów. Jedna z tych niezwykłych figurek daje początek historii objawienia Guadalupe w Meksyku. Jest to niewielka statuetka dziewicy podtrzymującej dzieciątko. Figura ta została znaleziona w miejscu śmierci świętego Łukasza w Tebach. W jaki sposób ów przedmiot dotarł z Grecji do Ekstremadury w Hiszpanii? Statuetka przemierzyła drogę z Teb do Konstantynopola razem z trumną świętego Łukasza w roku 357. W sprowadzeniu szczątków świętego Łukasza towarzyszyła wielka procesja. Na jej czele kroczył biskup Konstantynopola Macedoniusz, który w wysoko uniesionych dłoniach trzymał statuetkę Maryi. W późniejszym okresie statuetka została ofiarowana przyszłemu papieżowi Grzegorzowi I, który przebywał jako papieski ambasador na dworze w Bizancjum. Przyszły papież Grzegorz I powrócił do Rzymu z dwoma przedstawieniami Maryi. Był to obraz oraz statuetka. Dzieła te umieścił w swojej prywatnej kaplicy. Niedługo potem, w roku 590, został obrany papieżem. Statuetka autorstwa świętego Łukasza nie pozostała jednak w Rzymie na długo. Papież Grzegorz zdecydował się ofiarować ją niezwykle pobożnemu przyjacielowi, biskupowi Sewilli,
Landrovi. Statuetka stała na ołtarzu w katedrze w Sewilli przez około 100 lat. Zniknęła dopiero podczas inwazji Arabów na Hiszpanię. Tradycja podaje, że to klerycy postanowili ją ukryć w bezpiecznym miejscu. Umieścili ją w worku i udali się na zachód. Podążali starym rzymskim traktem zwanym Via Lusitania, który prowadził z północy Portugalii na południe. Zatrzymali się na pewien czas w Meridzie, a następnie kontynuowali marsz aż do Caceres, w samym sercu Ekstramandury. Idąc wzdłuż rzeki, dotarli do skraju lasu, gdzie rozbili obóz. Uznali, że w tym miejscu figura Maryi będzie bezpieczna. Wykopali dół. Z oddaniem przyjrzeli się statuetce Maryi. Wiedzieli, że nigdy już jej nie zobaczą. Umieścili ją ponownie w worku i zakopali w ziemi. Pamięć o tych wydarzeniach przetrwała w tradycji ustnej miejscowej społeczności. Historia ta była przekazywana z pokolenia na pokolenie podczas długich zimowych wieczorów. Mówiono w niej o skarbie ukrytym w lasach. Przez 600 lat niewielka statuetka autorstwa świętego Łukasza była w ukryciu. Tradycja głosi, że niejaki Gil Cordero udał się do lasu w poszukiwaniu krowy, która oddzieliła się od stada. Przez 3 dni błąkał się, przemierzając dzikie ostępy Ekstremadury. Stracił wreszcie nadzieję, że odnajdzie zagubioną krowę. Podążał wzdłuż strumienia, który wówczas nosił nazwę Guadalupe, nadaną mu przez Arabów. W pewnym momencie ujrzał zagubioną jałówkę leżącą bez życia na ziemi. Zbliżył się do niej, aby zdjąć z niej skórę. Powstał jednak natychmiast, gdy przekonał się, że krowa jest żywa. Wówczas w oślepiającym blasku objawiła mu się Maryja. Maryja poprosiła go, aby przyprowadził na to miejsce księdza i wykopał dół tam, gdzie leżało zwierzę. W ziemi mieli znaleźć statuetkę dziewicy. Na te słowa Gil udał się do swojej wioski. Kiedy dotarł do domu, powiedział żonie, co mu się przydarzyło. Żona na te słowa odpowiedziała mu, że ich syn, który był ciężko chory, wyzdrowiał. Gil udał się do księdza, aby przekazać mu te niezwykłe wieści. Kiedy dotarli do księdza, przekazali mu słowa Maryi. Szczególnie ważne było przesłanie wybudowania w tym miejscu sanktuarium i przytułku, w którym okoliczni biedni mogliby skorzystać z posiłku. Księża udali się na miejsce objawienia. W ziemi odkryli drewnianą figurkę wyrzeźbioną przez świętego Łukasza. Na tym miejscu, obok rzeki Guadalupe, wzniesiono przytułek oraz sanktuarium dla najbiedniejszych. Małżeństwo hiszpańskich królów Izabeli i Ferdynanda było częstym gościem w tym sanktuarium. Wybudowali oni rezydencję w pobliżu tego miejsca. Wysyłano stąd wiele dekretów i ustanowiono nowe prawa. Podjęto tu również decyzję o finansowaniu wyprawy Krzysztofa Kolumba.
istnieje wiele świadectw potwierdzających głęboką wiarę Kolumba w Maryję z Guadalupe z Ekstremadury. Na jednym z jego statków miało miejsce znaczące wydarzenie. Podczas powrotu z Ameryki statek Kolumba wpłynął na wzburzone wody. W chwili największej trwogi Kolumb zgromadził załogę i zobowiązał się w modlitwie, że jeśli Dziewica Maryja uchroni ich od zguby, uda się on z pielgrzymką do jednego z jej sanktuariów w Europie. Kolumb dotrzymał przyrzeczenia. Udał się do sanktuarium maryjnego w Guadalupe w Ekstremadurze. Również Cortés pochodził z tego regionu, podobnie jak i wielu innych odkrywców Nowego Świata. Czy to oznacza, że to Hiszpanie nadali imię Matce Boskiej w Meksyku? Istnieją dowody, które wskazują, że Hiszpanie nie chcieli, aby Madonna z Meksyku nosiła imię Guadalupe. W tamtym okresie Hiszpanie i Indianie niewiele o sobie wiedzieli i nie rozumieli się nawzajem. Karola V, zwierzchnik franciszkanów w Hiszpanii, Francisco de los Angeles, wysłał na misję do Meksyku grupę tzw. 12 apostołów. Nie byli oni jednak w stanie nawrócić całej populacji. Pierwsze lata ewangelizacji były niezwykle trudne. 12 apostołów nie rozumiało znaczenia alegorycznych przedstawień indiańskich. Jawiły się im one jako dzieło szatana. Indianie zaś nie mogli pojąć, w jaki sposób zakonnicy, którzy nieśli przesłanie pokoju i równości, reprezentowali ten sam naród, co najeźdźcy hiszpańscy, którzy ich torturowali, więzili i zabijali. Dzieło ewangelizacji było praktycznie niewykonalne. Przed rokiem 1531 na tych terenach przebywało zaledwie 35 franciszkanów i niewielu dominikanów. Stanowili oni łącznie grupę około 50 osób. Ich celem była ewangelizacja ponad 23-milionowego narodu. Co gorsza, Hiszpanie zabijali się nawzajem, okradali i dokonywali najgorszych niesprawiedliwości. Hiszpanie podjęli nawet nieudaną próbę zamachu na biskupa Zumbarraga. Skierował on wówczas pismo do Karola V, w którym opisywał królowi tragiczną sytuację panującą w koloniach. Postać biskupa w historii objawienia jest dla mnie kluczowa. Świadczy ona o tym, że Maryja objawiła się Indianom, którzy żyli w cieniu tragedii podboju, chorób i nieszczęść. Jednocześnie jednak objawienie dotyczyło Hiszpanów, którzy się wyniszczali i dokonali zamachu na własnego biskupa. Maryja przybyła rozwiązać problemy obu narodów. Kierowała przesłanie zarówno do Hiszpanów, jak i do metysów. To w niej zjednoczyły się oba narody, których po ludzku nie dało się pogodzić. Miały one odmienną kosmogonię, inny obraz Boga, człowieka i natury. Wszystko to spotkało się w osobie Maryi. Objawienie się Maryi miało dla Indian ogromne znaczenie. Guadalupe przywróciła im godność, bezpieczeństwo i równość. Narodziła się nowa społeczność, która powstała w wyniku integracji obu narodów. Dlatego właśnie Guadalupe stało się symbolem całego Meksyku, który powstał na styku tego wydarzenia. Dzięki Maryi możliwa stała się inna przyszłość. Pierwsi metysi przyszli na świat w 1021 roku. Objawienie nastąpiło 10 lat później. Obraz Maryi w przepiękny sposób obrazuje wielokulturowość. Maryja dotknęła serc zarówno Indian, którzy dostrzegli w niej kogoś godnego zaufania, jak i Hiszpanów,
którzy uznali ją za swoją, a rdzennym mieszkańcom przyznali należytą im godność. Było to brzemienne w skutkach. Historia pokazuje nam, że po objawieniu Indianie nawracali się już nie tysiącami, lecz milionami. Objawienie Maryi miało ogromny wpływ na przebieg ewangelizacji Indian. Salta la vista, que en condiciones tan demandantes, vamos. Nie ulega wątpliwości, że doszło do niewytłumaczalnej ingerencji z zewnątrz, która pchnęła całe masy ludzi do ochrzczenia się w samym środku Meksyku. Wierzymy, że owym czynnikiem było właśnie objawienie się Maryi. Obraz Matki Boskiej z Guadalupe nosi w sobie coś, co nazywamy darem języków. Przemawia do wszystkich w ich własnym języku. Naukowców przekonuje dowodami, historyków świadectwami, antropologów wiedzą. Ówcześni Indianie natomiast odebrali ten obraz niczym zakodowaną wiadomość, którą byli w stanie zrozumieć i przyjąć przesłanie miłości. W ten oto sposób szata biednego Indianina, na której znalazł się ów niezwykły wizerunek Maryi, zmieniła bieg historii Ameryki Łacińskiej. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Fundacja Lux Veritatis.